Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam Państwa w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tytuł dzisiejszego studium to Niespodziewany misjonarz. Będziemy mówić o jednej z najbardziej zaskakujących historii Starego Testamentu. Wraz ze mną w studiu dzisiaj są Klaudia, Ewa oraz Ryszard. Ja się nazywam Dawid. Klaudio, proszę Cię o modlitwę. Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, który możemy teraz tutaj spędzić na studiowaniu Twojego Słowa i prosimy o Ducha Twojego Świętego, aby te myśli, które będziemy tutaj wypowiadać, były myślami Twoimi, aby to były rzeczy, Panie, które będziemy potem mogli zastosować w naszym praktycznym życiu. Prosimy Cię o to i o błogosławieństwo dla tego czasu studium w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak jak powinno się zacząć każdą fascynującą historię, należy przedstawić głównych bohaterów. Dlatego też chciałem naszych tutaj gości zapytać, gości bądź gospodarzy, zapytać o kilka kwestii dotyczących właśnie naszych bohaterów. Przede wszystkim mowa tu będzie o pewnym państwie, o pewnym narodzie, Aramejczycy. Kim byli ci Aramejczycy? Co to byli za ludzie? Jak to się stało, że znaleźli się w Piśmie Świętym? I czym się wsławili? Albo tak źle wsławili? Aramejczycy podbili lud Izraela i ciągle non-stop go gnębili na każdym kroku. Okay. No i na nazwę to też Syryjczycy, prawda? Także poza źródła pozabiblijne byli to Syryjczycy. I tam w historii mamy pewnego człowieka, był to wódz aramejski, syryjski, a człowiek naprawdę znany i poważany w tamtym narodzie, był to Naaman. Czy kilka słów o Naamanie? Kim był? Wiecie, dlaczego? Skąd? Jak to się stało, że był tak ważny dla swojego narodu? Wydaje mi się, że tutaj najlepiej byłoby przeczytać z drugiej Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału, 1 werset, który nam opisuje Naamana. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Właśnie. A te trzy cechy. Naczelny wódz syryjski, tak? Wywierał również istotny wpływ na króla, tak? Był poważany przez króla. Mało tego, poważany przez króla nawet w tych sprawach religijnych, tak? Czyli mamy tu taki zlepek cech bardzo ciekawych, które będą miały wpływ również na naszą historię. Ale Naaman, no, kiedy to udali się z wojskiem, prawda, Syryjczycy na podboje do Izraela, przyprowadził ze sobą, wrócili z małą dziewczynką, Hebrajką, tak? Co wiemy o tej Hebrajce? Jak dużo? Czy cokolwiek wiemy o niej? No, poza tym, że właśnie była uprowadzona. Niewolnicą. Była tak? Niewolnicą. Mhm. Służyła tam u niego w domu, to była to dziewczynka pełna wiary, która no, na każdym kroku było to widać, pomimo tego, że powinna czuć się nieszczęśliwa, no bo została zabrana z domu, to tego po niej nie było widać. Ciekawe, prawda? A jakim, czy z tej historii wynika, jakim panem dla niej był Naaman i cała jego rodzina? No ja myślę, że musieli być dobrą rodziną. Mimo, że oni byli jako niewolnicy, ta dziewczynka, tak. To jednak, żeby ukochać swoich panów, to musi być druga strona tak samo postępować, czyli musieli być dobrzy dla niej i dla tych w ogóle Izraelitów, którzy byli wzięci do niewoli. Ciekawa historia, więc jest to człowiek, który, dowódca wojska, który wyjeżdża, podbija Izraela, brutalnie, siłą tą dziewczynkę odbiera swojej rodzinie, a pomimo to ta dziewczynka mu cały czas dobrze życzy, prawda? No dobrze. W takim razie, jeszcze wracając do tego tekstu, który Klaudio, który przed chwilą przeczytałaś,
Tutaj w naszej Biblii, w Biblii Warszawskiej, w Biblii Tysiąclecia jest tak samo, jest napisane, że gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi, przez tego właśnie Namana. Jak to się stało, że tenże Syryjczyk, tenże no, dowódca wojska, poganin, prawda, Pan Bóg Izraela, bo jest to z dużej litery, dał mu zwycięstwo nad Izraelem. Co takiego się stało? Jak to mogło się stać, że Pan dał zwycięstwo wrogom Izraela nad Izraelitami? W historii Izraela często było tak, że Pan Bóg dawał zwycięstwo ich wrogom nad nimi, ze względu na to, że jakby chciał ich nauczyć, tak? Izrael nie był narodem zawsze posłusznym Panu Bogu i często miała to być jakaś kara, tak? Czy nauczka dla narodu izraelskiego, że właśnie byli pod okupacją innych, czy byli gnębieni przez inne narody. A ciekawa też myślę, oczywiście, dziękuję bardzo. Ciekawa też, myślę, ciekawe jest to, że pomimo tego nieszczęścia, pomimo tej tragedii, w wielu historiach biblijnych dobre rzeczy wynikają z tego, co się stało, nawet z tych złych rzeczy. I także i tutaj, prawda, ma wyniknąć coś dobrego. O tym, co będzie dobrego, to będziemy zaraz czytać. Ale ten wstęp już mówi o tym, że coś się będzie działo. Dobrze. Okej. Więc Pismo Święte i ten właśnie werset mówi nam o tym, że Naaman miał właściwie wszystko, czego mógłby sobie życzyć człowiek, obywatel w tamtym czasie, prawda? Był poważany przez króla i tak dalej, odnosił zwycięstwa. A czego Naaman nie miał? Jednej rzeczy było mu brak. Zdrowia. Zdrowia, dokładnie. No, więc zdrowia. No i w jaki sposób to zdrowie, prawda, chciał Naaman odzyskać? I co się z tej lekcji również dowiadujemy? Jak to zdrowie, jak to wyglądało? Co waszym zdaniem... No, co powinien zrobić? Mała dziewczynka powiedziała do swojej pani, gdyby mój pan zechciał iść do proroka, który jest w Izraelu, zapewne by go uzdrowił. I te słowa spowodowały to, że żona powtórzyła Namanowi, a Naaman powtórzył swojemu królowi. I tym sposobem rozpoczyna się historia naszego Naamana. A coś niesamowitego, jak to? Małe dziecko, mała dziewczynka, niewolnica, mówi, prawda, do żony tak znamienitego dowódcy. No i dowódca przynosi tą wieść królowi. I co? Jak to się stało? Jak to mogło być, że król się z tym zgodził, że Naaman poszedł z czymś takim do króla? Słuchajcie, no to był poważny człowiek, a tutaj, prawda, mamy małą niewolnicę, która tak naprawdę miała jak najmniej do powiedzenia. Ja najpierw bym się też zastanowiła, dlaczego Naaman w ogóle się posłuchał tej dziewczynki, przejął się tym, co ona powiedziała. Tak, też warto wspomnieć, że trąd, na który Naaman był chory, to była choroba bardzo poważna, to była choroba śmiertelna i jakby w pewnym stanie zaawansowania już Naaman nie mógłby przebywać w ogóle wśród ludzi, tak, bo to była taka choroba. I wydaje mi się, że ta dziewczynka musiała swoim przykładem i tym, jak zachowywała się w domu swoich państwa, pokazać, że jest wiarygodna. Że później, kiedy powiedziała to, co powiedziała, to ten dowódca od razu w to uwierzył i od razu właśnie poszedł do króla i mówi, słuchaj, mała Hebrajka powiedziała to i to, zróbmy tak, a tak i na pewno wtedy będę zdrowy. Więc musiała tutaj swoim przykładem pokazać bardzo dużo. Niesamowite. To nam bardzo wiele mówi o tej dziewczynce. Jest niewiele o niej napisane w tej historii, ale między wierszami możemy bardzo wiele wyczytać. Okej. Przechodząc dalej. Czy mógłbym prosić o przeczytanie II Królewskiej 5 od 1 do 7? Od 1 do 7 wersetu. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. W
Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak, a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział, więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. Bardzo dziękuję. Więc pierwsza część to jest to, o czym już mówiliśmy. A druga część, no bardzo ciekawa rzecz się dzieje, prawda? Wysyła król swojego wiernego generała, aby potwierdzić, że rzeczywiście no, są to intencje pokojowe, wysyła go z darem i prosi o uzdrowienie. Słyszałem, że u ciebie, prawda, jest taki i taki, dlatego czy możesz pomóc? Ale zadziwia odpowiedź króla. No król się zdenerwował. Mówi, ale faktycznie, no... Króla tutaj, prawda, argumenty są bardzo dobre. No zapytał, czy ja jestem na miejscu Boga, że mogę kogoś uzdrowić ze śmiertelnej choroby i to tak strasznej jak trąd? Kto miał rację? Czy król mógł się tak zdenerwować? I dlaczego się zdenerwował? No król raczej nie powinien się zdenerwować, bo gdyby szedł drogą Bożą, gdyby znał proroka, to zapewne by powiedział, słuchaj, to ten list może trzeba zanieść prorokowi, albo jak, a tak to... No są skutki tego, że nieznajomość Boga. Ja tak uważam. I skutki lekceważenia proroka. Tak, tak. Prawda? Dla mnie tu jest taki kontrast pomiędzy wiarą tej dziewczynki, która mała dziewczynka i wierzy, że w Izraelu mogą uzdrowić Naamana, a król, który powinien wiedzieć wszystko o swoim państwie, narodzie i o proroku też, on mówi, no szuka podstępu w tym. Coś niesamowitego, więc mamy ten kontrast właśnie, o którym mowa, a z drugiej strony straszliwe lekceważenie proroka, jakie tutaj widzimy w tej wypowiedzi króla, podczas gdy dziewczynka doskonale sobie zdaje sprawę, że jest ktoś taki, prawda, kto może. No dobrze, w takim razie pomówmy o tym, do kogo tutaj właśnie w tym momencie dochodzimy, czyli o Elizeuszu. Kim jest ten człowiek, kim jest ten prorok, o którym zapomniał król, a pamiętała dziewczynka? On był prorokiem po Eliaszu. Wszelkie błogosławieństwa w chwili zabrania przez Boga Eliasza on przejął i ducha w ogóle przejął, bo Eliasz w ogóle przejął po nim wszystko. Elizeusz po Eliaszu. No. Tak. Elizeusz był następcą Eliasza. Bardzo dziękuję. W drugim rozdziale Księgi Królewskiej, drugiej Księgi Królewskiej, mamy właśnie tą historię, kiedy to Elizeusz staje się tym następcą Eliasza, tak? Eliasz zostaje porwany do nieba, Elizeusz prosi o ciekawą rzecz. O dwie trzecie. Twojego ducha. No właśnie, co znaczyły te 2/3 twojego ducha? Bo wiecie, że tutaj jest pewien błąd w tłumaczeniu, no może nie nazywajmy tego błędem, ale tak naprawdę powinno być 2 miary twojego ducha, więc 2 razy tyle ducha, ile ty miałeś, tak? I co odpowiedział mu Eliasz? Eliasz powiedział, gdy ujrzysz zabranie mnie, wtedy otrzymasz to. I co? Jak to się... I ciągle go zwodził, że przejdziemy tu. A on mówi, a ja sam pójdę. Nie, i on powiedział, że nie opuszczę ciebie. I Elizeusz cały czas za nim szedł. I w chwili właśnie zabrania jeszcze ten płaszcz spadł Eliasza. I on wtedy przejął całe to błogosławieństwo. Ja był jego uczniem właśnie. Dziękuję bardzo.
Czyli wiemy już, kim był Elizeusz. Elizeusz przede wszystkim był następcą Eliasza. Był prorokiem Bożym w Izraelu. Dziewczynka wysłała Namana właśnie do Elizeusza. I w tym momencie czytamy dalej. Proszę, Druga Królewska 5:8. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. No właśnie. Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Ciekawe, prawda? Król rozdarł swoje szaty, bo mówi, no to koniec z nami. Znowu Syryjczycy przyjdą i będzie wojna. A jednak, prawda, był prorok w Izraelu, był prorok Boży i wysyła wiadomość: spokojnie, spokojnie, jestem na stanowisku i będę czekał na tego człowieka, tak? Jak zachowuje się Elizeusz, kiedy Naman do niego przybywa? I co takiego zaskakującego jest w jego zachowaniu? W ogóle nawet nie wyszedł do niego, tylko mu... Sługę wysłał. Tak, wysłał sługę, posłańca i powiedział z poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia. Dobrze. Dlaczego? Dlaczego tak się zachował? Dlaczego Elizeusz nawet nie wyszedł do Namana? No przecież, prawda, powinien, przyjechał dostojnik z obcego kraju, prawda, wypadało przynajmniej przyjść na drogę, się przywitać. Dlaczego Elizeusz w taki sposób się zachował? Ja myślę, że to chyba wypróbowanie wiary. Chodzi o wiarę. Wiarę Namana. Czy on zechce to uczynić, nie spotkawszy się w oczy z prorokiem? Wiara, ale też posłuszeństwo może. Tak, tak. Bardzo ciekawa myśl, bardzo ciekawa myśl. I też może takie trochę, potocznie mówiąc, utarcie nosa Namanowi, tak? Ponieważ to był dowódca i przyjechał on tutaj z całym orszakiem, tak? Bogaty. On chciał się spotkać z prorokiem, a tutaj tak, przyjeżdża do króla, król mówi, w ogóle nie wie, o co chodzi. Idzie do proroka, prorok do niego nie wychodzi i jeszcze mu mówi: idź, obmyj się w rzece. No i nic dziwnego, że Naaman się zdenerwował trochę, tak mówi, no jak to, no o co chodzi w ogóle? Ja tu przyjeżdżam do proroka, a tutaj nic. Zaskakujące przyjęcie, prawda? Ale przeczytajmy te wersety z Pisma Świętego. Dziewiąty werset 5 rozdziału. Czytajmy od 9 do 15 wersetu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Dziękuję. Na chwileczkę się zatrzymamy. Ciekawe, prawda? Tak. No w sumie tak to powinno wyglądać, prawda? Prorok wyjdzie, prawda, położy rękę tam, gdzie ta choroba już, powiedzmy, zajęła tą część ciała. No i, prawda, będzie się modlił. I zniknie. Choroba prawdopodobnie zniknie. Jeżeli ten Bóg ma moc, no to choroba zniknie. Jeżeli nie, no to wiadomo. No dobrze, ale więc cały czas to pytanie. To prawda, to było troszeczkę utarcie nosa Namanowi, ale cały czas pozostaje pytanie, ale dlaczego? Dlaczego aż tak? Dlaczego Naman musiał, tutaj zaraz Naman będzie jeszcze bardziej narzekał na to, co miał zrobić. Dlaczego musiał aż do takich dla niego upokorzeń, wydawać by się mogło, posunąć? Bardzo proszę, czytajmy dalej. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. W
Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Dziękuję bardzo. Więc myślę, że widzimy tutaj drugi aspekt, dlaczego Elizeusz nie wyszedł. Ta pierwsza część mówi o tym, że król, że Naaman cały czas spodziewał się czegoś od proroka, prawda? W imieniu Boga Izraela, że on coś powie i będzie wzywał imienia Boga Izraela, ale to wszystko stanie się przez Elizeusza. Tymczasem wszystko miało stać się przez Pana Boga. I tak naprawdę Elizeusz dał dowód, że jego tutaj działanie jest jak najbardziej znikome. On tylko powiedział to, co prorocy robili najczęściej. Tylko to, co powiedział Pan, przekazywali dalej. Bardzo, 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 myślę, ważny aspekt tej historii. To co, jeśli mogę jeszcze, to co mnie uderza jeszcze jakby w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, to reakcja sług Naamana, tak, którzy mówią, no jak to, no to jest coś prostego, dlaczego miałbyś tego nie zrobić? Gdyby prorok właśnie kazał ci zrobić coś wielkiego, tak, to wtedy byś uwierzył, to jest tylko idź i się obmyj te 7 razy, więc, ale to też jakby znowu odnosi mnie, przynajmniej do tej dziewczynki, tak, która musiała tak świadczyć, że i słudzy wiedzieli, że prorok i słowo proroka... Tak jest Słowem Bożym. Coś niesamowitego. Ale nawet samo słowo sług do niego, ojcze, czyli on jako wódz musiał być naprawdę przepięknym, wspaniałym człowiekiem, tak, dla swoich poddanych. Tak. Ale widzicie, ten piękny charakter objawia się jeszcze w tym, co on zrobił. Bo zdenerwował się trochę. Powiedział, że tam są ładniejsze rzeki w sumie w Aramie. Dlaczego miałby do tej bagnistej rzeki Jordan wchodzić? No bo taka ta rzeka, prawda, trochę była, szczególnie w pewnych okresach czasu. Ale kilka tutaj widzimy etapów uniżenia Naamana. Najpierw posłuchał tej niewolnicy, prawda, tej małej dziewczynki. Później, prawda, wykonał to, co później, no musiał usłuchać tego, nie chciał na początku, ale w końcu usłuchał tego, co powiedział Elizeusz. Ale jeszcze jedno, posłuchał swoich podwładnych. Wiecie, to nie jest łatwa rzecz takiemu, takiej rangi człowiekowi, aby usłuchać swoich podwładnych. Coś niesamowitego. Fantastyczny, fantastyczne tutaj świadectwo o tym człowieku. No i ten 15 werset. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Tak? To przepiękne świadectwo. Jak myślicie, Co w sercu Naamana, prawda, spowodowało, że w taki sposób, takie nawrócenie, to uwielbienie Boga, które tutaj popłynęło z jego ust? Co takiego zmieniło to serce? Czy sam akt tego uzdrowienia? Było wielu uzdrowicieli, wiecie, którzy obiecywali uzdrowienie i tak dalej. I można powiedzieć, nawet dzisiaj jest wielu, którzy obiecują uzdrowienie i czasem nawet ktoś mówi, że tak, owszem, został uzdrowiony. Jak to było? Jak to było? Czy sam akt uzdrowienia? Ja myślę, że to był cały proces, prawda, który zaczął się w momencie, kiedy ta dziewczynka trafiła do jego domu i zaczęła świadczyć, bo mamy lekcję, mamy studium na temat niespodziewanego misjonarza. Tak. Tak, więc taka niewolnica, która trafia do domu kogoś i teraz w jaki sposób ona może świadczyć? Tak. Okazuje się, że jednak może. Myślę, że cały ten proces, to jak ona tam się zachowywała i później już ten akt samego uzdrowienia, to był takie ukoronowanie, dokładnie, tego wszystkiego. Bardzo dziękuję. Myślę, że właśnie to jest sedno tej lekcji, którą Naaman otrzymał, że cały proces, który doprowadził go do tego wyznania wiary tutaj na koniec. Dobrze, więc widzimy tutaj, prawda, te wszystkie kroki do upokorzenia, ale z drugiej strony do tego wspaniałego wyznania wiary. Pan Bóg nagradza posłuszeństwo Naamana, ale bardzo bym prosił, nawiążmy teraz do Nowego Testamentu. List do Rzymian, 6:4-11. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierci, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośnimy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania.
wiedząc to, że nasz stary człowiek został zespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że ten z nami żyć będzie, wiedząc, że zmartwychwstały Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze, umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ta historia jest pełna pewnego rodzaju aspektów, które można by wymieniać. Na przykład jest tam liczba 7, która jest w Biblii znamienitą liczbą, taką kompletną liczbą doskonałości. Oprócz tego mamy, prawda, zanurzenie, prawda? Naaman musiał przyjść do Boga Izraela, przyjść do proroka, prawda, przez którego Pan Bóg mówił. A teraz chrzest. Czy w jakiś sposób to, co stało się udziałem Naamana, można powiązać z tym, o czym mówi tutaj apostoł Paweł? No można, bo on sam 7 razy, nawet gdyby można by powiedzieć tak przenośni, przyjął ten chrzest. Mhm. 7 razy. Zanurzył się, 7 razy. 7 razy się zanurzył. A tym bardziej i od tamtej pory jego życie w ogóle się zmieniło, jak można by powiedzieć, w ułamku sekundy. Mhm. Bo później nawet jest, jak on prosił nawet o to, żeby Pan Bóg mu nie policzył za złego, gdy będzie nawet z królem składał balom, jak to się mówi, ukłon, bo on służył królowi, musiał w tym czasie króla wspomagać na ramieniu, żeby Pan wybaczył mu w tym jednym. Czyli jego serce już zostało przemienione, już kiedyś służył balom, a teraz już powiedział, żeby Pan mógł jednak wybaczył. Czyli on już w tej chwili został przemieniony. Zaufa całym sercem i tak jak powiedział, że jeden, jedyny Bóg jest na niebie. Czyli widzimy tą odmianę w życiu Naamana. Widzimy, że to było nowe życie, prawda? On nie tylko dostał wybawienie od tej śmierci fizycznej, ale również od tej śmierci wiecznej, tak? Od śmierci duchowej przede wszystkim. Dobrze. Okej. Okay. W takim razie, jeżeli już jesteśmy u końca naszej lekcji, naszego studium, takie ostatnie refleksje, drodzy, chciałbym, abyście się z nami tutaj, z widzami podzielili, jakie was dotknęły podczas tego studium, albo podczas waszego osobistego studium tej historii. Mhm. Dla mnie cały czas niesamowite jest to, w jaki sposób świadczyła ta dziewczynka. Mhm. Także to zawsze na mnie w tej historii robiło wrażenie, tak jakby rozbierając tę historię na czynniki pierwsze, że taka mała dziewczynka, a po prostu taką dobrą robotę zrobiła. A druga rzecz, która na mnie robi wrażenie, to Naaman, który później też staje się misjonarzem, tak? Bo to, że on wraca do swojego kraju, że mówi, ja nie będę składał ofiar nikomu innemu, tylko Panu, to też jest jego misja, którą on później wykonuje. Niesamowite. Ten niespodziewany misjonarz, ta mała dziewczynka, prawda, która no, wydawałoby się, prawda, że no, nie będzie miała nic do powiedzenia. Gdzieś tam pewnie, mało tego, w jakiejś klatce albo zawleczona do Aramu, a jednak. Ale są i inni, których podobny los spotkał, jak Daniel, jak Józef, którzy w podobny sposób również świadczyli o Bogu. Czyli mamy tutaj przykład ludzi, którzy nawet w trudnych warunkach nie zniechęcili się i zostali tymi właśnie często niespodziewanymi misjonarzami. Naprawdę wspaniałe, wspaniałe świadectwo tej małej dziewczynki. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, Ewo. Ja myślę, że tutaj też może należałoby wspomnieć o tym, że Naaman po uzdrowieniu chciał nadal przekazać dar, prawda? Właśnie. Chciał być, no, odwdzięczyć się w ten sposób. Nie został przyjęty. I dar nie został przyjęty. Dlaczego? A to wskazuje na to, że on otrzymał to z łaski. Nie za coś. Nie dlatego, że coś podarował. Tylko było to dane z łaski. Bardzo dziękuję za tą uwagę.
nie przyjął daru, tak? Wiemy, że ta historia potem tam dalej się jeszcze toczy z tym darem, prawda? Dzieją się różne rzeczy, które to za sprawą sługi Elizeusza, ale to zostawię naszym widzom, aby dalej studiowali tę historię. Ale to prawda. Nieprzyjęcie tego daru świadczy o tym, że był to darmo z łaski. To uzdrowienie fizyczne i duchowe. Proszę bardzo. Ja myślę, że wspomniałeś nawet i o Józefie, wspomniałeś o Dawidzie, ale ja myślę, że Danielu, że każda osobista jakaś tragedia, jakaś walka o życie, walka o zdrowie powoduje to, że i z naszego życia my możemy być misjonarzami, bo z jednej strony, gdy mnie Pan Bóg uwalnia na przykład od nałogów palenia, picia i życie moje przemienia się, wtedy ja po części staję się tym misjonarzem. Mówię o Bogu, jak wspaniały jest Pan Bóg, że On uwalnia, że z Nim naprawdę życie jest piękne. A w tej całej historii to najbardziej mi się to podobało, te słowa króla. Czy on znowu zadymy szuka? No tak. I to tak, ja nawet jak czytając to, troszeczkę się roześmiałem, no bo mówię tak. Król, zamiast wiedzieć o wszystkim, to tylko tak, czy ten Naman, czy oni szukają zadymy, żeby znowu napaść na nasz kraj. No tak. To trochę jest takie trochę humorystyczne, ale wracając do Namana, to a mi się to właśnie to podoba, jego takie już pełne takie stwierdzenie, aby Pan mu nie policzył tego, gdy będzie razem z królem składał te ofiary Baalowi. Bardzo dziękuję. No właśnie, to samo, sam ten fakt tego, co zrobił król, prawda, ten kontrast, a między tym pogańskim, prawda, generałem, który mówi, Panie Boże, nie poczytaj mi tego grzechu. Dziękuję bardzo. Drodzy, myślę, że w tej lekcji można by wymienić o wiele, wiele więcej niż starczyłoby nam czasu, ale pozostawimy to wam, drodzy widzowie. A teraz bardzo proszę na zakończenie Ewo o modlitwę. Panie Boże, dziękujemy Ci bardzo za ten czas spędzony na tym studium Twojego Słowa. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym Bogiem, do którego jeżeli się zwrócimy, to otrzymujemy wszystko z Twojej łaski, z Twojej dobroci. Jesteś tak dla nas takim dobrym, a my nie zawsze w stosunku do Ciebie zachowujemy się tak, jak powinniśmy. Bardzo proszę, pozwól nam też być takimi misjonarzami w życiu, świadczyć o Tobie, żeby osoby spotykające się z nami widziały w nas Ciebie. Bardzo o to proszę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Drodzy Państwo, to już jest koniec naszego studium. Cieszymy się, że byliście z nami. Ja dziękuję naszym uczestnikom. Dziękuję Klaudio, Ewo, Ryszardzie. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, każdy z nas może być takim niespodziewanym misjonarzem. Wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzie w potrzebie, możemy przynieść uzdrowienie. Nawet jeżeli chodzi o to zdrowie fizyczne, duchowe. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby udzielać nadziei. Tej nadziei, którą my mamy. Tej nadziei, po którą może nie przyjechał Naman do ziemi Izraela, ale którą zapewne otrzymał. Kolejny temat studium już za tydzień to historia Jonasza. Drodzy Państwo, to jest kolejny misjonarz, może nawet wbrew swojej woli. Warto być za tydzień. Do widzenia.